przyszłam tutaj dzisiaj, bo niedawno dowiedzieliśmy się, że w tym szpitalu dokonuje się aborcji eugenicznych, co jest bardzo straszne i haniebne. Przechodzimy dzisiaj pod szpital kliniczny na placu Starankiewicza, ponieważ w zeszłym tygodniu dyrektor szpitala potwierdził, że dokonuje się tutaj aborcji na dzieciach, które są podejrzane o chorobę. Zespół Downa jest ciężkim schorzeniem genetycznym, nierokującym prawidłowego rozwoju dziecka. W związku z tym w opinii genetyków, specjalistów genetyki jest takim przypadkiem. Ja nie popieram akurat aborcji. Zespół Downa to w sumie jest choroba, z którą można sobie poradzić. Taka postawa tego szpitala jest tym bardziej karygodna, że kształci się tutaj młodych lekarzy i uczy się ich od samego początku pogardy dla życia poprzez naukę technik zabijania tych dzieci. Dlatego przychodzimy dzisiaj tutaj, żeby zaprotestować przeciwko takiemu zachowaniu, przeciwko zabijaniu dzieci. Jest to prawo, które obowiązujące prawo, które w zasadzie wszystkie publiczne oddziały położniczo-ginekologiczne są uprawnione do wykonywania tego rodzaju zabiegów. Niewykluczone, że kolejne petycje będą. Mamy nadzieję zaangażować też do współpracy jak najwięcej ludzi i też uwrażliwić ich na fakt, że tutaj zabija się dzieci, co jest niedopuszczalne, co jest barbarzyństwem. Nadal zamierzamy przychodzić tutaj na pikiety i zamierzamy być tutaj tak długo, aż przestanie się zabijać dzieci. Myślę, że warto coś zrobić w tym kierunku. Ja jako osoba prywatna mogę tutaj być, mogę tutaj stać, więc chcę to zrobić, chcę pokazać swój sprzeciw.